Członkowie Stowarzyszenia Szansa w Zambrowie wykonali kilkadziesiąt stroików, ozdób i wielkanocnych jajek. Dochód z ich sprzedaży zostanie przekazany na leczenie chorego dziecka. Jest takie miejsce w Zambrowie Szansa. To jest grupa ludzi, która tu przychodziła i robiła. A jaki cel przyświecał temu? To znaczy, nas poproszono, czy byśmy nie zrobili jakichś takich świątecznych, prawda, jajeczek, jakichś tam koszyczków i czegoś tam zajączków dla przedszkola numer 1, z którym współpracujemy. Oni organizują od jutra kiermasz dla rodziców, mają swoje eksponaty, my jutro zaniesiemy, bo zbierają pieniądze dla dziecka chorego z przedszkola. No więc taki to był cel, taka idea i tak każdy wtorek grupa się zbierała od godziny 11 do godziny 14 i ponieważ to tak nie było organizowane, bym powiedziała odgórnie, tym większa jest przyjemność. Chcę też dodać, że niektóre eksponaty będą dostarczone do sponsorów, którzy nas wsparli wyjątkowo w tym roku, bo zbieramy pieniądze na operację dla naszego podopiecznego Łukasza. No i powiem, że dużo żeśmy zebrali. Więc w dowód wdzięczności, żeby powiedzieć dziękuję, to do tych eksponatów dołączymy życzenia świąteczne. Spotkania członków stowarzyszenia są okazją do rozwijania twórczości artystycznej. Członkowie Szansy napisali i zaśpiewali piosenkę o swojej pracy.